Hamburg, 12 grudzień 2023. Jesteśmy w mieście Matki Bożej. Pierwszy kościół założył tutaj Karol Wielki, urodzony w 742 roku. W tym samym roku był synod świętego Bonifacego we Frankfurcie nad Menem 742 roku. Tysiąc lat potem była niezwykła koronacja we Frankfurcie nad Menem, tysiąclecie Karola Wielkiego. 50. cesarz został koronowany przez swojego brata Klemensa Augusta. Byli to wnukowie króla Sobieskiego i potomkowie Jadwigi Witebsk-Dachau. Wielkie uroczystości odbyły się tutaj 24 kwietnia w 1742 roku, bo to było miasto Maryi. Protestanci zaczęli swoją akcję od 12 lutego 1529 roku w kościele świętego Mikołaja, ufundowanego przez przodka polskiej królowej Adolfa III, syna Adolfa II i ojca Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej i biskupa Brunona, założyciela Braniewa i Branic. Ten, który łączył wszystko, bo to było miasto Maryi. Po zwycięstwie 22 lutego, nie, 22 lipca 1227 roku połączyły się rodziny zwycięzców i przegranych. I tak powstały klasztory dziękczynne, miasta. Piękny jest Hamburg. Bombardowany w akcji Gomora, wpierw bombardowano Rzym. Urządzono to rocznicę pożaru Rzymu Nerona. Zaczął się 19 lipca, a zakończył 24 lipca. I tutaj właśnie w tym czasie, 19 lipca, zaczęli od Rzymu, gdzie się urodził Benedykt V. Był tam wtedy jego następca, Pius XII, urodzony tego samego dnia w tym samym miejscu, 2 marca. I wybrany na papieża 2 marca w 1939 roku, 63. rocznicę swoich urodzin. Dlatego tak ważna jest prawda. Również prawda, co było w 1945 roku. Również prawda, co było tutaj, w najważniejszym miejscu świata. Scientology Kirche, Kościół Diabła. Wielki plac, gdzie była wielka katedra. Zburzona przy likwidacji Cesarstwa Rzymskiego, Królestwa Niemiec 6 sierpnia 1806 roku. Przemienienie pańskiego. Rocznica urodzin Brukseli, wnuka Sobieskiego, który ustanowił kościół przemienienia pańskiego kapucynów w Warszawie. Dokładnie 16 lipca 1683 roku, rocznicę śmierci w Dachau Jadwigi Witebsk, 16 lipca 1176 roku. Polski papież Pius X zaczął akcję beatyfikacji króla Sobieskiego już na początku pontyfikatu w 1903 roku. Sam był świadkiem. Bo król jest w niebie, jego rodzina też. Modliły się za nim karmelitanki bosy. Pierwsze karmelitanki bosy wysłała
mama Jana III Sobieskiego na Fundację Dolbowę, Klary Wittelsbach i Marianny Marchocką, które ciało jest zachowane do dzisiaj, fundatorki również kościoła Karmelu w Warszawie. Jak się idzie ich śladami, widzi się, jak bardzo ważna jest prawda. Jak wszystko było zrobione do tych planów, które są teraz urzeczywistnione, bo królują wszędzie arystokraci świata. Matko Boża, patronka tego miasta, gdzie było tylu świętych i tylu przestępców. Także tu jesteśmy właśnie w najważniejszym miejscu. 12 grudzień 2023. Jutro mamy 13 grudnia. Pani Stanu Wojennego, co organizowali właśnie tutaj Helmut Schmidt razem z synem Bieruta, który był ambasadorem polskim w Bonn, z Janem Pawłem II. Spotkali się, żeby ustalić plan stanu wojenny na 13 grudnia w 1981 roku. Spotkali się w zamku w pałacu Klemensa Augusta, wnuka Sobieskiego w Bonn. Tam, gdzie w Bonn, gdzie on ufundował Święte Schody 14 czerwca w 1751 roku. Tego dnia w Rzymie papież wydał encyklikę o nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim. No a dzisiaj Braun zagasił świece Chanukę, które używają, bo po prostu panują i o tym wszystkim dokładnie świadczą. Polska nie jest Polską, jest Polin. Niemcy nie są Niemcami. Bo wszystko jest zakłamane. Matko Boża, Królowo Świata, Królowo Polski, patronka Hamburga, patronka papieży, urodzonych jednego dnia, 2 marca, Benedykta V, Leona XIII i Piusa XII, wybranego w dniu swoich urodzin. A 2 marca w 17 roku w Komenskoje koło Moskwy też znaleziono ikonę Matki Boskiej Wszechwładnej. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Idziemy do Bischofburgu. Bischofburg.